bardzo serdecznie powitać przede wszystkim panią Barbarę Pawlowicz, naszą nieocenioną pisarkę, która pisze książki Historyczne Serce. Proszę państwa, która jest tą osobą, której zawdzięczamy, że pamiętamy, że w naszej pamięci zostają te rzeczy, które tak nadal nazywamy patriotyzmem. Proszę państwa, Polska Fundacja Kościuszkowska, która od 25 lat kultywuje tradycje kościuszkowskie. W roku 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej, czyli w roku ubiegłym, nadała pani Barbarze Pawlowicz tytuł i medal zasłużony dla tradycji kościuszkowskiej. Pozwólcie państwo, że zanim wręczę ten medal, pokażę go państwu, żebyście wiedzieli, co daruje. Otóż właśnie jest to medal z podobizną Kościuszki i z napisem 220 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej. A na awersie jest zasłużony dla tradycji kościuszkowskiej i w podpisie fundator, czyli Polska Fundacja Kościuszkowska. Nawet najbardziej czarnoksięska bransoletka nie pomogłaby, gdybyśmy na drodze naszego życia nie spotykali wspaniałych sojuszników. I takimi sojusznikami jest dla mnie zespół Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. To dzięki nim dane mi było zrealizować wystawę poświęconą autorowi trylogii, który przecież tak pięknie mówił, póki starczy mi sił i życia, będę razem z wami cieszył się i cierpiał i razem z wami służył naszej wspólnej matce, ojczyźnie. Robiliśmy wystawę poświęconą Norwidowi, który mówił w matce swojej ojczyźnie, kochać się należy czynnie, stale, po synowsku i obowiązkowo. Tu zrobiliśmy ogromną wystawę poświęconą bohaterom kamieni na szaniec i ich spadkowiercom z batalionu Armii Krajowej Zośka, którego jednym z czołowych bohaterów był ciechanowianin, absolwent liceum imienia Zygmunta Krasińskiego, Andrzej Malinowski, pseudonim Włodek, a jego przyjaciel, który do mojej książki udzielił mi bardzo wiele wspaniałych materiałów, jest z nami dzisiaj. Pan Kieronim, witamy!